klasa 2A zaprezentuje przedstawienie pod tytułem Stop agresji słownej. Sytuacja, w której koleżanki i koledzy wyzywają, wyśmiewają innych? Tak, koleżanka mi mówiła, że wyśmiewali się z jednej dziewczynki i ona teraz chodzi smutna i nikt się z nią nie bawi. A ja słyszałam, jak Krzysiu namawiał Piotrka, żeby po lekcjach wyśmiewał się z Karoliny. Kiedyś na lekcji Iza źle odpowiadała, to Michał odwrócił się do niej i robił głupie miny i stukał się w czoło, że niby ona taka głupia. A wczoraj moja koleżanka Amelka płakała, bo jej uczniowie brzydko ją przezywali. A wy jesteście grzeczni? Zdarza wam się agresja słowna? Zdarza się, ale ostatnio, kiedy dokuczałem Basi, od razu ją przeprosiłem. Teraz bardzo się pilnuję. No tak, to o czym mówicie, to rzeczywiście złe zachowania. A czy moglibyście utworzyć kodeks umów i zasad, które zapobiegałyby agresji? Wydaje mi się, że tak, oczywiście. Mówimy się po imieniu. Nie wyśmiewaj się w innych. Przepraszamy, gdy zrobimy komuś krzywdę. Nie namawiamy się przeciwko innym. Pomagamy osobom, którym ktoś dokucza. Pomagamy w nauce i rozwiązywaniu problemów. Zgłaszamy rodzicom lub wychowawcy, gdy nam lub komuś dzieje się krzywdę. Dziękuję bardzo uczniom klasy 2A Szkoły Podstawowej w Sielisku za rozmowę i mam nadzieję, że tu w tej właśnie szkole nigdy nie będzie problemów z agresją i brutalnością. Bo czyż trudno żyć tak, by nie szkodzić innym? Nie! Trzeba! Thank you.
Yeah.